Scena premier naukowych to naukowy talk show, w którym staramy się przybliżać osiągnięcia i wyniki badań naukowców i naukowczyń tutaj z naszego regionu i mówić o tych badaniach, o tych osiągnięciach prostym, zrozumiałym językiem. Ja tylko przypomnę, że Scena premier naukowych to wydarzenie, które jest organizowane wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Paweł Jędrzejko, profesor Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry. Dobry wieczór, bardzo miło. I musimy powiedzieć, że razem z nami miał być doktor habilitowany Marcin Trzęsiok, profesor Akademii Muzycznej, ale niestety jest taki czas, że zdrowie nie pozwoliło i bardzo serdecznie pozdrawiamy pana profesora, który no niestety nie mógł być z nami. Spotykamy się, ponieważ 9 listopada tego roku w Chorzowskim Teatrze Rozrywki miała miejsce premiera morskiego musicalu autorstwa profesora Wojciecha Stępnia z Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach i pan profesor jest autorem libretta do tego musicalu. Ale zanim porozmawiamy o samym musicalu, to ja muszę zadać pytanie, które nie jest absolutnie złośliwe, panie profesorze, ale jako amerykanisty muszę zapytać, buszujący w zbożu z zimną krwią, czy chata wuja Toma to jest większy potencjał na operę albo na musical? Ale już znakomite pytanie. Myślę, że każda z tych trzech powieści ma znakomity potencjał na opery, ponieważ każdy z nich jest bardzo, bardzo dramatycznym tekstem, o takim potężnym potencjale, gdy chodzi o wybory moralne, gdy chodzi o konstrukcję postaci. Także trudno byłoby mi się zdecydować, na którą z tych trzech powieści połasiłbym się, gdybym miał pisać libretto, ale tak najbliżej chyba byłoby mi do tego buszującego w zbożu jednak. Czyli coś, czego ja jako nastoletnia dziewczyna, kiedy po raz pierwszy czytałam tę książkę, nie bardzo rozumiałam w ogóle dylematy tego głównego bohatera. A co pana profesora urzeka w tych dylematach i gdzie widzi pan ten największy potencjał do tego, żeby opowiedzieć tę historię w taki sposób, żeby była z tego dobra opera albo dobry musical, właśnie opera czy musical w tym przypadku? Sądzę, że gdy chodzi o buszującego w zbożu, raczej skłaniałbym się ku operze, ku dziełu operowemu. Z jednej strony to jest podróż, więc jest to powieść drogi. Z drugiej strony jest to powieść o bardzo trudnym momencie w dojrzewaniu człowieka, gdzie młody mężczyzna staje się dorosłym mężczyzną i musi się skonfrontować z takim podstawowym bagażem idei, który sobie wykształcił jako człowiek jeszcze bardzo młody, jako dziecko, a jednocześnie dzieje się to wszystko w kontekście powojennej Ameryki, czyli takiej Ameryki, w której dorośli, rodzice, to ludzie, którzy pamiętają obie wielkie wojny, a wielu z nich pamięta jeszcze Wielką Depresję, czyli czasy, kiedy ludzie umierali z głodu, kiedy poszukiwanie pracy graniczyło z niemożliwością, kiedy znaczne grupy ludzi przemieszczały się przez całe Stany Zjednoczone do Kalifornii w poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu ziemi obiecanej, jakby jej nie nazwać, po czym następuje pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Ameryka osiąga ten stan, kiedy rozpoczyna się doba prosperity i momentalnie objawia się przepotworna przepaść pomiędzy generacją dzieci i generacją rodziców. Generacja rodziców woli konformistycznie zgadzać się z tym, co proponuje jej rząd amerykański, który może wyraźnie powiedzieć: popatrzcie, pamiętacie Wielką Depresję, jak było biednie? Zobaczcie, jak teraz jest bogato, zobaczcie, jakie macie samochody, jakie macie domy. Jesteśmy złym rządem? Nie, jesteśmy dobrym rządem. Więc wspierajcie nas w naszych działaniach, nawet jeżeli te działania będą militarystyczne, nawet jeżeli one będą wspierać rozwój ekspansji takiej bardzo agresywnej, pod hasłem oczywiście walki z poszerzającym się komunizmem, to jest początek zimnej wojny, ale przecież ostatecznie ofiarami tych wojen są młodzi ludzie, którzy są powoływani pod broń, walczą i umierają w obcych krajach, wcale niekoniecznie za to, za co, przynajmniej tak deklaruje rząd amerykański, umierać powinni. I ci młodzi ludzie, ta generacja buntowników, pozornie bez powodu, tak naprawdę do tego buntu doskonałe powody ma. I Holden Caulfield jest jedną z tych postaci, który nie mogąc poradzić sobie z niezbieżnością pewnych projekcji i rzeczywistości świata, w pewnym momencie traci nad nim kontrolę, prawda? Więc jest to dramatyczna bardzo postać, rzekłbym tragiczna. I czytamy tę powieść na różne sposoby, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy jesteśmy nieco starsi i zupełnie inaczej, kiedy jesteśmy już bardzo dorosłymi ludźmi. Wydaje mi się, że jak najbardziej ta powieść ma potencjał operowy i to znakomity. A
pociągają pana takie tematy niemożliwe, bo jest pan jednym z tych, którzy, właściwie to pan zainspirował powstanie opery Moby Dick, która kilka lat temu miała swoją premierę. I to też wydaje się taki temat niemożliwy. Zresztą Eugeniusz Knapik, autor tej opery, on powiedział panu wprost w pewnym momencie, że to nie jest temat, wieloryb to nie jest temat na operę. To się nie może udać, a jednak się udało. Wręcz eksplodował śmiechem, kiedy mu zaproponowano operę o wielorybie. No, jaka opera o wielorybie? Gdzie o wielorybie? Jaki statek? Jacy marynarze? To nie są postaci, które by się nadawały do opery. Natomiast pan profesor Knapik jest osobą o niewiarygodnie otwartych horyzontach. A przy okazji jest to neoromantyk, więc on bardzo, bardzo szybciutko zaprzyjaźnił się z Hermanem Melvillem. Kiedy przeczytał tę powieść po raz pierwszy, po raz drugi, zaczął nadawać i odbierać na tych samych falach mniej więcej. Czyli odnalazł w tym tekście coś, co bezpośrednio do niego przemawiało. A ponieważ pracowaliśmy razem już wcześniej nad takim cyklem pieśni, który nazywał się Up into the Silence, i były to pieśni w zasadniczej większości oparte także na romantycznej poezji amerykańskiej, nasze porozumienie i pewien stan zbieżności, fuzji horyzontów, jeżeli mogę tak to nazwać, spowodował, że ten pierwszy cykl pieśni, który powstał, on powstawał bardzo śmiesznie, bo spotykaliśmy się w przeróżnych miejscach. W ogóle pierwsza wizyta pana profesora Knapika była dla mnie niesłychanie wstrząsająca, ponieważ siedziałem w swoim gabinecie, było bardzo gorąco, było lato. Nagle słyszę pukanie do drzwi i otwieram drzwi gabinetu i wchodzi pan profesor Knapik, nienagannie ubrany, z charakterystycznym buddyjskim uśmiechem na twarzy i mówi: dzień dobry, ja się nazywam Eugeniusz Knapik. Mnie serce oczywiście podskoczyło, ja doskonale wiedziałem, kto to jest. Czyli to była ten moment, kiedy się korzysta z okazji, która sama do nas przychodzi. Która sama do nas przychodzi. Szczęście puka do drzwi, prawda? I pan profesor zapytał, czy mógłby porozmawiać z kimś, kto lubi poezję. No więc pick me, prawda? Scena ze Shreka, zupełnie, prawda? I po czym zaczęliśmy się spotykać w różnych miejscach w Katowicach. Pan profesor prosił mnie, żebym przynosił poezję, którą ja lubię, która mi się wydaje interesująca. I kazał mi ją śpiewać, skandować, czytać. Na przeróżne sposoby po prostu. To było przedziwne. Ludzie patrzyli na nas w tych knajpeczkach różnych, w których siedzieliśmy, jak na absolutnych wariatów. Dwóch mężczyzn siedzi sobie przy stoliku w garniturkach i śpiewają poezję. Po czym minęło pół roku takich śpiewanych w różnych miejscach, pan profesor znikł i w pół roku później dostałem zaproszenie na premierę Up into the Silence, wtedy do Filharmonii Śląskiej. Ale ta współpraca dała początek jeszcze innym współpracom, bo na przykład stworzyliśmy dzięki temu z naszymi przyjaciółmi z Akademii Muzycznej, która uważam jest jednym z najlepszych uniwersytetów muzycznych w ogóle na świecie, ale jest to znakomita, bardzo kulturalna, bardzo mądra uczelnia na Śląsku i się strasznie cieszę, że współpracujemy tak blisko, bo oni nas inspirują, a my się staramy inspirować ich. Pracujemy w zasadzie w tej samej ludzkiej materii. To dało w efekcie kilka konferencji wspólnie zorganizowanych, które łączyły ludzi reprezentujących różne dyscypliny, różne dziedziny. I ta cross-polinacja, to wzajemne inspirowanie się dało w efekcie bardzo dużo różnych rzeczy. Nie tylko tekstów naukowych, ale właśnie na przykład taką operę. Ten Moby Dick powstał w wyniku naszych wielogodzinnych rozmów z panem profesorem Knapikiem na temat filozofii egzystencjalnej XIX-wiecznej i pewnych pytań, takich elementarnych pytań o podstawy etyki, które tak naprawdę gnębią nas. Na tym polega wielkość literatury, że te pytania, które ona zadaje i sposób modelowania rzeczywistości, który doprowadza nas do odpowiedzi, on się nie starzeje. To tylko wymaga pewnej otwartości z naszej strony, bo mijający czas niekoniecznie wcale tu jest kluczem do niezrozumienia czegokolwiek, a wręcz przeciwnie, czasami wzruszająco otwiera nas na to, że pewne problemy, z którymi my się borykamy, to nie są problemy do tej pory rozwiązane. I książka, którą ja napisałem o Melvillu, tak naprawdę zainspirowała profesora Knapika do tego, żeby zaprosić krakowskiego poetę Kellera do napisania wspaniałego libretta do tej opery. I Eugeniusz Knapik stworzył dzieło, które nie jest po prostu ilustracją powieści, nie jest po prostu adaptacją powieści na scenę operową. On stworzył absolutnie nowe, oryginalne dzieło i tym między innymi różni się od amerykańskiego kompozytora Jacka Hagiego, który też genialnego Moby Dicka napisał, że jego rola nie była jakby wtórna wobec oryginału. On stworzył dzieło, które uzupełnia Moby Dicka, które wchodzi z nim w dialog, które jest tak naprawdę misterium intelektualnym, transcendentalnym, stawiającym podstawowe pytania o mijający czas, o bycie,
o niebycie, o umieranie, o sens ludzkiego życia, o budowanie wartości. I to był efekt właśnie tej ścisłej, przyjaznej, ciepłej współpracy. Tej miłości, o której dzisiaj mówił pan profesor Sławek, która nie musi być miłością wcale do kogoś, może być miłością do czegoś. O tym też mówił pan profesor Koziołek dzisiaj. Generalnie ten motyw miłości dzisiaj w ogóle przewija się przez różne sceny. Od biologii, poprzez fizykę, aż po humanistykę. I on cały czas istnieje. On chyba w ogóle przyświeca temu festiwalowi, bo jest to jedna z też najpiękniejszych, najbardziej właśnie miłosnych imprez, o jakich można pomyśleć. Dlatego, że to jest ta projekcja ciepła i serdeczności na świat. To jest ta ludzkość serdeczna, o którą nam chodzi, o którą walczymy. To zabrzmi bardzo banalnie, ale ja muszę o to zapytać. Czy to jest trochę tak, że do takich powieści trzeba dorosnąć? Do takich powieści jak Moby Dick? To znaczy, że na początek może nam się wydawać, że jednak nie do końca, że to nie jest ten moment, albo że w ogóle nie, ale po jakimś czasie wracamy i odkrywamy jej piękno. Odkrywamy te wszystkie tematy, o których pan profesor mówił i patrzymy na nią z perspektywy naszych doświadczeń i porównujemy to z naszymi doświadczeniami życiowymi. I właśnie te doświadczenia życiowe są nam dopiero potrzebne, żeby to wszystko zrozumieć i inaczej przyjąć. Ja może odpowiem na okrągło, jeśli mogę. Oczywiście. Czytaliście państwo kiedyś Muminki? Oczywiście. Więc czytaliśmy te Muminki jako dzieci. Ja pamiętam, że Muminki to była jedna z pierwszych serii książeczek, które czytała moja mama mnie. Ja jeszcze nie umiałem sam czytać. Muminki było to jedno z pierwszych kontaktów z literaturą w ogóle. Kto się nie bał Buki, ten nie miał dzieciństwa. Ten nie miał dzieciństwa, absolutnie. I teraz zwróćmy uwagę, przecież te Muminki można czytać jako dziecko i czyta się je inaczej i można je czytać jako człowiek dorosły i czyta się inaczej. Ja sądzę, że każdą książkę, każdą powieść, każdą poezję można czytać w każdym wieku. Czasami po prostu ona się okazuje zbyt skomplikowana, żeby ją konceptualnie pojąć. Natomiast gdy chodzi o takiego Moby Dicka, naturalnie, że doświadczenie lęku, doświadczenie bezsensu jest doświadczeniem pospolitym, prawda? Czasami trudno jest je nazwać. Proszę państwa, szczególnie po COVID-zie, my tego doświadczamy jako nauczyciele, ale także jako wrażliwi ludzie, a o wrażliwości też cały dzień dzisiaj jest mowa. Po COVID-zie wielu naszych studentów, wiele dzieciaczków z poziomu szkoły podstawowej czy szkoły średniej cierpiało na bardzo, bardzo poważne zaburzenia emocjonalne, na depresję. Skala samobójstw powiększyła się kolosalnie. Być może to właśnie ten obszar, ta przestrzeń powinna nas nakierować na to, żeby być może nieco inaczej, przy pomocy innej literatury, może innego filmu, z tymi dziećmi rozmawiać po to, żeby zadawać pytania o sens tego istnienia, sens tego życia. I to nie w tym kierunku prymitywnym, prostym, poklepywania po ramieniu czy pocieszania, tylko tak jak poważny, filozoficzny tekst Melvilla, Moby Dick, żeby przedstawiać im takie wglądy, które pokazują, że bez względu na pozorną absurdalność istnienia, nasze budowanie wspólnej bazy, nasze budowanie wartości polega na tym, że jeżeli nawet cały świat jest absurdalny i wszyscy doświadczamy tego samego kuksańca od losu, który jest uniwersalny, wszyscy doświadczamy go tak samo i nic tym nie rządzi, to jedyną drogą, jaką my możemy się przeciwko temu bronić, jest uniwersalny uścisk dłoni. To jest ludzka solidarność. To jest właśnie ta miłość, o której mówi profesor Kosiołek, o której mówi profesor Sławek, o której mówili inni profesorowie, biolodzy, fizycy i humaniści. Ja sam do tego Moby Dicka trafiłem przez żeglarstwo, dlatego że ja jako bardzo młody człowiek zacząłem żeglować. Były to lata 80. i wówczas właściwie bycie żeglarzem morskim było takim otwarciem na świat. To dawało nadzieję. To są czasy, kiedy nie mieliśmy paszportów w domu. To są czasy, kiedy wyjazd za granicę był niezmiernie skomplikowany. I nawet po 89 roku, kiedy to się teoretycznie zmieniło i już można było wyjeżdżać, no to w tym momencie nasze pensje w Polsce wynosiły około $30, podczas kiedy jedna noc w hotelu w Niemczech mogła kosztować około 80. Więc nie było nas stać na to, żeby podróżować inaczej niż jachtem. Ale te podróże jachtami spowodowały, że zaczęło się od samego Bałtyku, co też było zabawne, bo wolno nam było wypływać na morze, na wody międzynarodowe, ale nie wolno nam było wpływać na wody narodowe innych krajów. No ale oczywiście Polacy są błyskotliwi i doszli do wniosku, że prawo morskie
jest jakby wyższe i ważniejsze niż prawo narodowe, kiedy się jest w morzu, a prawo morskie twierdzi wyraźnie, że jeżeli statek ulega awarii, której nie da się naprawić w morzu, a zagraża załodze bądź cargo, kapitan ma obowiązek wejść do najbliższego portu ucieczkowego. Co się stało? Oczywiście wszystkie polskie jachty zaczęły nagle doznawać bardzo ciężkich uszkodzeń i to w takich miejscach, z których najszybciej można było wpłynąć do takich miejsc jak, nie wiem, Roene na Bornholmie czy Marienham w Finlandii. I nagle w ten sposób zaczęliśmy zwiedzać świat. Potem to już był otwarty ocean. Potem to już były bardzo dalekie i długie rejsy. I w tej sytuacji, kiedy człowiek doświadczał nagle własnej małości, no bez względu na tym, jaki wielki nie byłby ten jacht, i rozumiał, zaczynał rozumieć to, że i hierarchia jest potrzebna, i dbałość o ten statek, na którym się jest, jest absolutnie niezbędna. I że stawianie pytań pod tytułem przecież to wszystko nie istnieje, to wszystko są atomy, co jest oczywistą prawdą, nie pomaga w naszym przetrwaniu i nie pomaga w naszym budowaniu relacji, które pomagają przetrwać. To także są struktury, w które trzeba najpierw uwierzyć, potem o nie trzeba dbać, a elementarną ich podstawą jest ta wspólnota doświadczenia, doświadczenia absurdu wokół nas, przeciwko któremu my budujemy wartości i jesteśmy w stanie budować także dyskursy swojego szczęścia. I o tym jest także ten musical, który stworzyliśmy z panem profesorem Stępniem, z Wojtkiem Stępniem, z którym bardzo ściśle współpracuję. No właśnie, to pomówmy chwilę, bo ten musical, Kapitan Hu, narodził się z przyjaźni i narodził się z miłości do morza. Panie profesorze, to proszę opowiedzieć tę historię, jak to się stało, bo pan profesor Stępień przyszedł z pomysłem, ale dzięki panu doświadczył tego życia na morzu. Przekonał się, jak to jest pływać, jak to jest żeglować. Zaraził pan go swoją pasją? Wydaje mi się, że po części udało mi się to uczynić, aczkolwiek naprawdę wierzgał. Wcale nie chciał płynąć na to morze na samym początku, bo troszeczkę się tego bał, troszkę było to dla niego obce. Natomiast jego fascynowała muzyka Henry'ego Purcella i jednocześnie taka pozorna prostota i ciekawe kadencje rozwiązań w muzyce ludowej tak naprawdę, nieco dawniejszej Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. I zaczęliśmy tak naprawdę od kołysanki, bo cały pomysł miał skończyć się cyklem pieśni, które miały być współcześnie skomponowanymi utworami mającymi wchodzić w dialog z tą muzyczną literaturą wcześniejszą nieco. I najpierw powstała taka piękna kołysanka, do której potem nagle dopisała się historia. I ta historia tak naprawdę mówi o niezmienności pewnego stereotypu męskiej, patriarchalnej dominacji, pewnego modelu bohaterstwa czy bohatera, który jest modelem tak naprawdę bardzo okrutnym, bo kiedy poprzyglądamy się stereotypowemu reprezentantowi pojęcia bohatera w kulturze Zachodu, ale nie tylko Zachodu, to w większości to są wojownicy i mężczyźni. Wojownicy żyją z tego, że zostawiają za sobą ślad krwi. Czyli od herosów greckich po bohaterów średniowiecznych i romantycznych, de facto to, co zostaje po nich, to krew. Teraz pytanie, które zaczęło nam przyświecać, wiązało się z miejscem osób, które nie wpisują się w ten model bohaterski, a bohatersko walczą przeciwko temu rozlewowi krwi. I zaczęliśmy myśleć o bardzo odważnych ludziach LGBT. Zaczęliśmy myśleć o bardzo odważnych kobietach, które bardzo często i historycznie, i współcześnie podejmowały właściwie zadanie niewiarygodnie trudne, wbrew środowiskom, wbrew stereotypom, wbrew odziedziczonym prawdom, po to właśnie, żeby w którymś momencie zmniejszyć ilość cierpienia na świecie. Więc ten kapitan Hu jest jednocześnie trochę doktorem Hu, który przemieszcza się w czasie, ale zawsze jest taki sam i zawsze niesie za sobą śmierć. Po drugie, jest też marynarzem. Świat marynarzy jest światem homoseksualnym. On jest też podzielony. Jest to świat ludzi, którzy płyną na jednym maleńkim kadłubie, jaki wielki by on nie był, bo w oceanie zawsze będzie maleńki, gdzie wszystko wokół nich jest płynne. Jeżeli oni sami nie zadbają o trwałość i stałość swojego statku, trwałość i stałość swoich własnych międzyludzkich relacji, to po prostu zwyczajnie zginą. Ale w to wszystko wchodzi jeszcze postać kobiety, wchodzi jeszcze postać chłopca okrętowego, który też tradycyjnie
przecież pomijany jest w tych wszystkich bardzo ważnych opowieściach, a przecież to były dzieci. Dzieci w męskim środowisku okrutnym, często prymitywnym, często bite, często wykorzystywane seksualnie, które w jakiś sposób musiały przeżyć, przetrwać i dostosowują się do tego. A dlaczego właśnie taka forma? Dlaczego musical, a nie na przykład opera, albo nie po prostu spektakl, czy powieść? Co sprawiło, że zdecydowaliście się panowie na właśnie musical? Wydaje mi się, że to jest kwestia, myślę sobie, skali projektu, dlatego że projekt był tak naprawdę malutki. Tam występuje kilkoro aktorów, śpiewaków i w zasadzie skład instrumentalny jest dwuinstrumentowy, bo to jest viola da gamba, dyszkantowa i sopranowa i skrzypce jazzowe, co też było bardzo ciekawym zestawieniem. Więc tak naprawdę formuła jest malutka i nie ma tego epickiego wymiaru, który zazwyczaj wiąże się z operą. To jest małej skali. To jest seria jednostkowych doświadczeń, takich malutkich, ale przejmujących i dojmujących. Mieliśmy problem z tym, jak to nazwać. Myśleliśmy w kategoriach operatu, rzeczywiście brakło tego rozmachu epickiego. Zresztą nie taki był tego cel, to miało być małe. Miało być malutkie. Z drugiej strony no nie jest to też mniejsza forma, ale też forma komediowa, nie jest to operetka. Więc w zasadzie niewiele innych gatunków nam zostaje, ale ma pani absolutną rację, muzyka to też nie jest ten wyraz, którego należałoby w stosunku do tej kompozycji i tego przedstawienia użyć. Ja mam jeszcze pytanie o język, to znaczy wszystkie teksty wykonywane są w języku angielskim. Dla pana jako amerykanisty to był na pewno naturalny wybór, ale pytanie, czy w języku angielskim rzeczywiście śpiewa się łatwiej i wyraża się łatwiej myśli, czy to jest tylko mit, który jest powtarzany na przykład wśród polskich artystów? Jestem przeświadczony, że faktycznie śpiewa się łatwiej, ale to z bardzo prostej przyczyny. W języku angielskim nie ma tak wielu afrykatów i zbitek spółgłoskowych, które w językach słowiańskich występują często, a szczególnie w polszczyźnie, w języku czeskim, czy w języku słowackim, czy w języku chorwackim. Nasze nawet wyraz miłość, który jest przecież bardzo ważnym wyrazem dla całej poezji, nie tylko romantycznej, ale w ogóle całej poezji, ma to nieszczęsne ść, miłość. Strasznie trudno to wyśpiewać. Jak państwo sobie zaśpiewacie jakikolwiek ton, jakikolwiek dźwięk, no to ten dźwięk się będzie przecież niósł na samogłoskach, nie na spółgłoskach nosowych. Czyli nauje, ale nie tego się nie da. Ponieważ w języku angielskim tych spółgłosek zwartych, zwartoszczelinowych, bezdźwięcznych jest po prostu mniej w użyciu, najzwyczajniej w świecie łatwiej nam się w tych językach śpiewa i dlatego łatwiej się pisze po włosku, łatwiej się pisze po rosyjsku, łatwiej się pisze po angielsku, a o wiele trudniej pisze się po polsku, czesku czy słowacku, bo wtedy trzeba się zastanawiać nad doborem wyrazów takich, które eliminowałyby te świszczące spółgłoski, które po prostu nie da się zaśpiewać, bo na nich melodia nie popłynie. Więc jeżeli mamy w muzykalu przewidziany fragmencik a cappella, gdzie śpiewają tylko głosy, to wiadomo, że te głosy będą się niosły wyłącznie na samogłoskach i spółgłoskach nosowych dźwięcznych, prawda? Dlatego no, faktycznie łatwiej jest pisać po angielsku. Ale przyczyna była także inna. Utwór w języku angielskim ma szansę na więcej wykonań, po prostu. Ponieważ trafia do szerszej publiczności, a jak nasz Śląski Festiwal Nauki wyraźnie pokazał, zasadnicza większość publiczności współczesnej doskonale tym językiem się posługuje i najczęściej nie potrzebuje przekładu. Tym bardziej, że gdy chodzi o utwory wykonywane operowo, czy głosami operowymi, one i tak najczęściej wspierane są librettem, które jest dostępne przed utworem, w trakcie utworu, bądź po utworze, dlatego, że bardzo często wykonanie muzyczne odbiega nieco od tych takich akcentów wyrazowych czy zdaniowych, z którymi spotykamy się, kiedy rejestrujemy język naturalny czy rozmowę. Więc uznaliśmy, że to dzieło jest przede wszystkim dziełem muzycznym, a jego warstwa tekstowa będzie i tak dla odbiorcy zrozumiała, czy to dlatego, że odbiorca będzie znał angielski, czy to dlatego, że sobie po prostu libret to przeczyta. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że utwór w języku angielskim ma szansę na więcej wykonań. To czy jest jakieś takie miejsce, o którym marzy pan, żeby Kapitan Hutam wybrzmiał i to byłoby spełnienie marzeń? Wydaje mi się, że... Przepraszam bardzo.
W tym momencie Wojtek Stępieńczyk, pan profesor Stępień, właśnie komponuje kolejną rzecz i robi to w UCLA, w Stanach Zjednoczonych, w Santa Monica, gdzie prowadzi rozmowy z Operą Uniwersytecką, gdzie być może ten kapitan Hu będzie wystawiony. Ale co ważniejsze, on prawdopodobnie będzie wystawiony jeszcze w Krakowie, w lutym, o ile się nie mylę, i najprawdopodobniej w czasie Festiwalu Port Pieśni Pracy w Tychach, w Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Także gdybyście Państwo mieli ochotę zobaczyć sobie, czy posłuchać tego muzykalu lokalnie, bardzo serdecznie Państwa już teraz zapraszam w imieniu organizatorów Festiwalu Shanti z Krakowiem i w imieniu organizatorów Festiwalu Port Pieśni Pracy w Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Drodzy Państwo, proszę śledzić, gdzie będzie można zobaczyć, tak jak Pan Profesor zapowiedział, Tychy i Kraków, to te najbliższe miejsca. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był Pan Profesor Paweł Jędrzejko, profesor Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Humanistycznego, autor m.in. libretta do musicalu Kapitan Hu. A to była scena premier naukowych, naukowe talk show, który jest organizowany wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani pięknie, dziękuję ślicznie Państwu. Do zobaczenia.